Witam Cię bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Mamy genialną, fantastyczną jesień. Zarówno poranki, jak i wieczory są mega poetyckie i dramatyczne. I ten materiał przygotowałem specjalnie dla ludzi, którzy wahają się, czy latać, czy nie latać jesienią i zimą. Mówiłem już trochę na ten temat w programie Latająca Kawka, ale dzisiaj chciałem pokazać to na konkretnym przykładzie. Robimy sesję w Podzamczu, jedziemy tam i zobaczycie, jak to wygląda, bo jest mega światło. Ja tam byłem wczoraj i widziałem, jakie tam są kolory i dzisiaj specjalnie dla Was pojadę tam jeszcze raz i zrobimy mega sesję. Weźmiemy sobie dwa drony, Mavica 3 i 6-calowy FPV Long Range, po to, żeby można było wysoko i daleko polatać nad lasem i nad skałami. I ta sesja jest dedykowana dla ludzi, którzy nie do końca mają motywację, szczególnie jak się robi chłodniej. Ale trzeba latać, słuchajcie, bo warunki są naprawdę mega i trzeba je umieć wykorzystać też. Także każdy weekend, który jest pogodny, latamy niezależnie od temperatury, bo światło jest niżej i naprawdę warto. Zobaczcie te ujęcia. Wiele osób pytało mnie o setup, więc on wygląda w ten sposób. Mavic 3 jest w tej chwili z DJI RC. Natomiast jeżeli chodzi o drona takiego jak Bob, on ma pakiety 1800 mAh, 6S. Radio mam oczywiście Tango 2 i gogle DJI FPV V1. Zasilane z pakietu to jest pakiet 1500 mAh, 4S. A to jest China Hobby Line i to jest takie zestawienie. Filtr, jaki stosuję dzisiaj, to jest KNF. Bardzo fajne filtry, regulowane. Dostałem od nich na testy i sprawdzają się całkiem nieźle. Tak wygląda ten setup, jeżeli chodzi o loty. Jest bardzo wiecznie, ale też fajnie się lata i trzeba przyznać, że super są loty. Światło jest niesamowite, bo bardzo nisko świeci. Teraz zobaczcie na to, jest czad i też wieje trochę wiatr. Ale mimo wszystko te maszyny są bardzo mocne i one dają radę. Naprawdę ogarniają temat. Super ujęcia są z zamku. Jestem bardzo, bardzo zadowolony. Zrobiliśmy hyperlapse Maviciem 3 i jedną rundkę Bobem. Teraz będzie druga rundka Bobem, a na koniec jeszcze drugi hyperlapsik i nagrania wideo. Może parę zdjęć z Mavicia. W ogóle warunki są niesamowite, bo jest bardzo nisko słońce teraz już. Jak tylko nie ma tak dużo chmur, tak jak przez ostatnie dni, kiedy padało, to można zrobić fantastyczne rzeczy. Genialnie jest, bardzo mi się podoba. No muszę powiedzieć, że to była, kurczę, jedna z ciekawszych sesji, jeżeli chodzi o to, co ostatnio robiłem. Dlatego, że światło było najlepsze i kolory też jesieni. I to naprawdę daje radę. Parę dni teraz ma być słonecznych, więc zbroję się i będę latał codziennie po parę lotów. Co prawda jest wiatr i trzeba się też trochę lepiej ubrać niż dzisiaj. Ale mimo wszystko jest naprawdę super i warto. Dzisiaj w sumie polatałem może z 40 minut. Wystarczy. Też nie ubrałem się idealnie,
ale bardzo fajny czas i postaram się też z tych lotów przygotować codzienne takie vlogi. Dlaczego nie? Jest naprawdę świetnie. Co do poprawy, może filtry do GoPro powinienem wziąć, a tak było optymalnie. Wszystko idealnie poszło, sztos. Oprócz wiatru nie miałem żadnych tutaj przygód i może trochę mi ręce zmroziło. A tu mamy fantastyczną skałę, jest to klasyk w Podzamczu. Ukryta skała nazywa się Ratusz w Modrzewiowym Zakajniku. I mamy tutaj drogę, która nazywa się Małe Modrzewiowe Loty. Jest cała przewieszona od początku aż do końca. 6,5. Przepiękna droga. Słuchajcie, cała przygoda była mega. Oczywiście trochę wiatru było, ale słońce mnie ogrzewało mocno. Głównie wiatr, bo można powiedzieć, że niska temperatura nie jest przeszkodą, jak się człowiek dobrze ubierze i też ta sesja nie może być bardzo długa. Ja spędziłem może pół godziny na niej i dobrze się latało, naprawdę świetnie. Jestem mega zadowolony z tych efektów i myślę, że zrobię jeszcze lepsze tej jesieni, zdecydowanie. Oczywiście latałem jak zwykle, jakby nie było jutra. Jeden błąd. I wiele osób się śmiało, że jeden błąd ląduje w wodzie. Faktycznie wylądowałem w wodzie ostatnio. Awata jest w serwisie w Niemczech. Natomiast chcę wam powiedzieć, że tutaj jeden błąd i dron wisi na 30-metrowym modrzewiu. Także to wcale nie jest tak, że wszystko się robi samo i mnie jest łatwiej. Nie, nie, ja też rozbijam, też mam koszty i też tracę czasami swoje drony, ale warto dla takich chwil. I ten materiał właśnie dedykuję wam. Dzięki za uwagę, latamy cały rok, trzymajcie się, a kolejne materiały już wkrótce. Do zobaczenia. Thank you.
Słuchaj, dzięki za obejrzenie tego materiału do końca. Mam dla Ciebie oczywiście tradycyjnie upominek dla wszystkich osób, które chcą zacząć swoją przygodę z dronem, bo wiele osób chce i nie wie dokładnie jak, jakiego drona wybrać, w jaki sposób zacząć ćwiczyć i jak kształtować swoje umiejętności i doświadczenie. Nagrałem dwa darmowe treningi online, z których możesz skorzystać cały czas. Pierwszy dotyczy pierwszych kroków właściwie z dronem, czyli jak zacząć swoją przygodę, a drugi dotyczy filmowania, takich podstaw filmowania z drona. Zapraszam Cię bardzo serdecznie, korzystaj z tego. Jest cały czas platforma przeze mnie płacona i dostępne są te treningi, także śmiało możesz wynieść z tego mega wartość, będzie Ci łatwiej zacząć i te pierwsze kroki zrobić. Także link w opisie pod filmem. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.